Ja poczekam, no spokojnie. To jeszcze nie koniec. Nieważne, co powiedziała ci ta istota, jest jeszcze kawałek historii. Okej, dokumenty My Games One Shot. Ja już to widziałem w plikach gry, chyba wiem, co to jest. Readme. Nieważne, to też czytałem, też było w plikach gry. Co było tu jeszcze napisane? A szukaj tego symbolu. Gdy będzie aktywny, odpal grę z powrotem. Do zobaczenia. Czy to pisze ten, kto napisał ten pamiętnik? Autor? Czy raczej ktoś inny? Czy może być to Niko? Tak, zastanawiam się właśnie i nie wiem. Koniczyna. I teraz, zaraz. Koniczyna. Autor zaznaczał rzeczy kończyną, czyli autor jest autorem gry. Tak, właśnie zdałem sobie z tego sprawę. Nie, ta gra jest serio głęboka. To jest łamanie czwartej ściany na potęgę. Tylko pytanie teraz, czy ta istota, która mnie prowadzi przez grę, też jest autorem, czy jest jakąś inną istotą? Zobaczymy. Odpalmy one shota. Jeszcze raz. Wiecie, ja będę chyba teraz nagrywał cały ekran. Nie chcę czegoś pominąć. Niko. To ja. Witaj, Krzysztof. Czy to przed chwilą to byłeś ty? Myślałem, że usłyszałem twój głos w moim śnie. Chyba nadal cię tu nie ma. Jestem tu. Tylko dlaczego nie mogę się z nim skontaktować? Czekaj, coś jest w mojej kieszeni. Nie pamiętam, żebym to tu włożył. Czarna koniczyna. Czyżbym miał tą koniczynę wrzucić na miejsce tej białej? Bardzo możliwe, to jest w stylu tej gry. Trzy kropki. Nadal tu jesteś. Niko, dlaczego cały czas tu jesteś? Ty! Dlaczego wróciłeś, Krzysztof? Powiedziałem ci, żebyś poszedł, odszedł, trzymał się z daleka. Wiedziałeś, że chciałem uciąć po prostu tę historię, nieprawdaż? Chcesz ode mnie więcej? Fine. Jeśli nie chcesz odejść, upewnij się, że nigdy tego nie zrobisz. Chwila, co? Wtedy powiedziałem ci o jednostce najmniej jak tylko potrafiłem. Chwila. To tu gdzieś powinno być. Perfekcyjnie. Chyba.
teraz. Dobra, to może przyda się potem. Na razie weźmy samą grę. A, już rozumiem, to mi będzie podpowiadać, gdzie iść. Przepraszam cię za to, nie chciałem, żebyś wprowadził bibliotekarza w jakieś niebezpieczeństwo. Ale co ja mogłem? Ta istota ma nawyk uciszania ludzi, którzy wiedzą o jej prawdziwej naturze. Niestety ja ją widziałem. Niestety widziałem, jak zdarzało się to moim drogim przyjaciołom. O co chodzi? Ale nie martw się. Jednostka. Ta jednostka nie może się dotknąć. Chwila, teraz musi wrócić, tak. Nie może zrobić też nic, nawet mnie. Ja już odszedłem ze świata na moich własnych zasadach. O, jakieś inne pomieszczenie. Nigdy nie chciałem, żeby to coś istniało. Ale teraz jedną rzecz wiem naprawdę. Nie to, stop, zaraz. W ten sposób tu nie ma chodzenia na ukos. Jednostka szuka śmierci. Czy może miałem rację z tym zabijaniem Niko, kiedy wychodzę z gry i on nie idzie spać? Żeby umrzeć sama, szuka śmierci tego świata. To jego bezwzględne pragnienie. Chwila, do której drzwi miałem wejść. Do tych. Już widziałeś blizny.
teraz jednostka robi wszystko, co może, żeby zatrzymać twój progres nawet na kilka minut. Zanim nieuchronnie zaniesiesz, dostarczysz słońce na wierzchołek wieży. To jest miejsce, w którym ty, Bóg, podejmie ostateczną decyzję dla tego świata. Jaką decyzję? Nie róbcie mi nic złego, proszę. To będzie jakiś... Nie, ta gra tak wygląda, że to będzie jakiś chory wybór. Oczywiście jednostka się z tobą skontaktuje tam również. Niby wiem, gdzie mam iść, i tak cały czas sprawdzam. Kiedy to zrobi, będzie chciał cię nabrać, żebyś zniszczył słońce. Okej. To zniszczy ten świat w moment. Natychmiast. Trzy kropki. Więcej trzech kropek. Takie proste. Zaraz będzie jakiś chory wybór. Jestem tego pewny. Przepraszam, ale nie wiem, co zrobić w sytuacji takiej jak ta. Stop, nie wejdź w złe drzwi przez przypadek. Ale myślę, że powinienem powiedzieć ci prawdę. No, też tak myślę. Słońce jest krawatem Mesjasza? Nie do końca wiem, o co chodzi. Ale zgaduję, że trzeba by się poświęcić, coś takiego. Mam wejść tutaj, jak rozumiem. Dokładnie tak. Tak długo, jak słońce jest nienaruszone, Mesjasz zostaje tutaj uwięziony. Chwila, czyli teraz powinienem... Stop, jestem na dobrych kwadracikach. Rozumiem, że mam uzupełniać wszystkie. Teraz 6, okej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam nadzieję, że tego nie spartaczyłem. Nie. Teraz już możemy sobie polecieć w dół i robić to w ten sposób. Poleciałem trochę za daleko, ale nie ma problemu. No teraz już jest. Zrąbałem. Ale to się naprawi. Na spokojnie.
Dobra, jestem upośledzony. Tych ostatnich dwóch kratek nie powinno tu być. Nie zauważyłem tego. Stłuczenie słońca może zakończyć ten świat, ale... To jest kratka na samym środku. Okej, to było łatwe w miarę. To też jedyna opcja dla Mesjasza, żeby wrócić do domu. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Ja cię chwyca, co to jest? Zrąbałem, zabiję się. A no tak, to ma być ta żarówka, czyli to słońce, czyli tu jeszcze te trzy, tak, o ile się nie mylę. Nigdy nie zdałem sobie sprawy, że rzeczy mogą skończyć się w taki sposób. Proszę mi, wybacz mi. Żarówka. Dobrze, że jest bezpieczna. Chyba Krzysztof już nie wróci. Niko, jestem tutaj. Tak? Czy to naprawdę ty? Myślałem, że ty poszedłeś. Nie opuściłem. Czułem się troszeczkę przestraszony w tamtym miejscu. Myślałem, że byłem kompletnie samotny. Że byłem kompletnie sam. Ale to było głupie z mojej strony myśleć w ten sposób, nieprawdaż? Myślę, że musimy teraz zastanowić się, gdzie pójść i... Słońce. Zaświeciło się samo z siebie. Myślisz, że powinienem je znowu podnieść? Znalazłem się znowu w domu. Tym, w którym się obudziłem. Schodach, po których nie mogę wbiec. Ten sam pokój, tylko tym razem niezniszczony. To samo łóżko. Nie włączy się. Chwila, zaraz, tu. Więc właśnie... Zaraz, czy ja... Czy ja zabrałem słońce z wieży i teraz tu wróciłem? Więc właściwie udało ci się tutaj dostać. Chyba wygrałeś. Powiem ci, jak ocalić świat. Kiedy dotrzesz do wierzchołka, rozwal. Nie, szukam odpowiedniego słowa. No, rozbij. Żarówkę i...
I co? I co się wtedy stanie? Po prostu sobie z ciebie żartuję. Chwileczkę, zniknęło mi to. Wiem, że ktoś ci pomagał. Powiedział ci już o wyborze, nieprawdaż? Chwila, czy są tu jeszcze jakieś rzeczy? Wszystko jest pozamykane. Ale posprawdzam w razie czego. Czy nadal chcesz ocalić świat? Dlaczego aż tak się starasz? Czy nie zdajesz sobie sprawy, czym ten świat jest? Powiedziałem ci na początku, że twoją misją jest pomóc Niko wyjść stąd, ponieważ Niko nie jest częścią tego świata. Niko to jedyna osoba, która jest warta zapisania. Ostateczny wybór należy do ciebie. Nie mogę wykraczyć poza zakres mojego programowania. Nie mogę się mu sprzeciwić. Masz tylko jedną próbę. Jeżeli wybierzesz, żeby rozwalić żarówkę, wtedy Niko obudzi się znowu w domu, tak jakby był to zwykły sen. Ale jeżeli pozwolisz Niko odstawić słońce, dziecko będzie musiało znieść wagę poświęcenia. Przynajmniej powiedz Niko prawdę. Martwisz się o niego, nieprawdaż? Na pewno chwilę zajmie. Zgaduję, że ta winda prowadzi na sam szczyt wieży. Czy jesteś podekscytowany? Nie do końca. Z jednej strony wiedziałem, że to się stanie, z drugiej miałem nadzieję, że nie. W końcu uratujemy świat. I teraz na pewno to zrobimy, bo wiem, że jesteś tutaj. Potem dostanę się do domu naprawdę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć wszystkich z powrotem. Czy wszystko w porządku? Wydajesz się trochę cichy. Powiedz mu o tym, nie. Chociaż z jednej strony, chwila, bo to jest teraz moralny dylemat. Jak nie powiemy mu prawdy i odeślemy go do domu, to się nie dowie, że nic. Chociaż nie, bo on musi rozwalić tę żarówkę. Czyli on będzie wiedział, że nie uratował świata i się obudzi. Dobra, powiedzmy mu o tym. Tak? Chcesz coś powiedzieć? Słucham. Nie możemy uratować obu. Świata i ciebie. Co to ma znaczyć? Żeby wysłać cię do domu, musimy zniszczyć słońce. Co? Ale czy nie zakończy to tego świata? Dokładnie. Nie chcę, żeby to się stało. Więc co się stanie, kiedy uratujemy świat? Co stanie się ze mną?
Jak to nie wiesz? No przecież wiesz. Nie wiesz? Jak to nie wiesz? Chyba czas wyjść. I to 3D i muzyka z menu głównego. Doskonale ją zapamiętałem. Może nie będę tego ekwipował. Chyba mimo wszystko. Więc to tutaj należy to słońce. Powinno się tu znajdować. Jeżeli położę tutaj słońce, uratujemy świat, nieprawdaż? Ale jeżeli chcę wrócić do domu, będę musiał rozwalić je. Krzysztof, co powinienem zrobić? Co jest dobrym wyborem? Tak wiecie, generalnie to minęło sporo czasu. No ja nawet nie wiem, czy ten odcinek będzie jednym odcinkiem, czy go nie potnę na dwa. Bo zajęło mi to dużo więcej czasu niż sądziłem. Myślałem, że końcówka jest tuż, a tu nie. Ale stwierdziłem, że wiecie, to jest tak w tych wszystkich filmach o superbohaterach. Widzimy, oni się poświęcają, wszyscy się cieszą, zostają. Świat zostaje uratowany i wszystko, a tak naprawdę to nigdy w takim filmie przykładowo nie poznajemy opinii samego bohatera. O tym, czy on chce to robić, czy on robi to z nieprzymuszonej woli, czy jest zmuszony do zrobienia tego. Czy nie wolałby na przykład tego rzucić i po prostu uciec. Wiecie, superbohater zazwyczaj jest dorosłym człowiekiem, a tutaj mamy małego chłopca i to jest... To skłania mnie do tego wyboru. Ja przysięgam, ja nie chciałem doprowadzić do tego. Plus, tak jak gra mówi, mamy tylko jeden wybór. Nie zobaczymy drugiego zakończenia. I myślę, że będę bardziej usatysfakcjonowany, kiedy kliknę Return Home. Ja... Zaufam twojemu wyborowi, twojemu sądowi. Undertale vibes. Krzysztof, co się stało? Jest bardzo ciemno. O! Widzę światło na końcu ścieżki. Chyba słyszę również jakiś głos. Mama? Słyszę ją, jak mnie woła. W którą stronę powinienem pójść? A, mogę iść tylko w jedną. To dobrze. Wszystko, co muszę zrobić, to przejść przez tę ścianę. I w końcu będę w domu. A, Krzysztof, myślę, że... Czas się pożegnać. Bardzo miło było cię poznać. Dzięki za wszystko. Okej, to było zajebiste. Thank you.
Teraz będę widział, jak cały świat umiera. To jest właśnie... Nie wiem. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć z samym sobą, gdybym... Żyłbym dalej, to jest tylko gra, ale... Mimo wszystko, tak jak mówiłem... Da się niesamowicie wczuć w taką grę, tym bardziej, że wszystkie postacie się niektóre stwierdzały, tam, czuli, tak umrzemy. A niektóre były naprawdę... Niektóre postacie były naprawdę fajne. To jest to samo co Wander, to jest uczucie, które kojarzyło mi, towarzyszyło mi, kiedy robiłem Genocide Run w Undertale'u. Po zrobieniu dwóch pacyfistów, no, jednego neutralnego, ale mniejsza, moim celem nie było nikogo zabić. Dzięki za grę. To była wieża. Fatalny błąd. Wybawca nieznaleziony. Zamykanie. Jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli spróbuję odpalić grę jeszcze raz. Czy gra się w ogóle odpali, czy będą się sypać błędy? Nie, będą się sypać błędy. Dobra, także to tyle. Być może z one-shota, może zrobię jeszcze jednego rana. Ale, jak wiadomo, mówiłem na początku serii, że ta gra jest podobna do Undertale'a. Da się jeszcze raz, po Genocide też da się jeszcze raz przejść grę, ale są konsekwencje naszych czynów w następnych ranach. Gra się zmienia. Nie wiem jak bardzo, bo właściwie to po tym jak wczoraj znalazłem się w tym łóżku i totalnie nie skojarzyłem, że przecież gra może mi zmienić tapetę. Sprawdziłem, jakie są inne zakończenia i dowiedziałem się, że to jeszcze nie jest zakończenie. No i wtedy też się dowiedziałem o tym wyborze. Dowiedziałem się, że w ogóle jest chyba 5 zakończeń, 4. Z czego jednego na pewno nie mogłem zrobić. Jedno potwierdziło moją teorię o zabijaniu Niko, kiedy wychodzimy z gry manualnie. No, także niby to jest tylko gra, słowa zabijam głównego bohatera przez wychodzenie z gry ciężko przechodzą przez usta, tyle mogę powiedzieć. Dobra, także to tyle. Skończyliśmy być może pierwszego rana w one-shocie. Zobaczymy, czy zabiorę się za drugi na streamie, czy może zrobimy jakiś drugi sezon, czy coś. Mam teraz grę na streamy. Nie mam żadnych wymówek, że nie mogę robić streamów, także to na razie tyle. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.